top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Przed chwilką wróciłyśmy z zakupów. Mogliście zobaczyć urywki nagrane w sklepie na dowód tego, że faktycznie to my zrobiłyśmy te zakupy. Wybrałyśmy produkty, które będą nam potrzebne do nagrania dzisiejszego odcinka. No i teraz wam pokażemy, co kupiłyśmy. Oprócz zakupów spożywczych, Paulina kupiła takie słoiczki. Zaraz wam opowie, po co i dlaczego i na co je kupiła. Ale mamy tu też żelatynę, mamy śmietanę kremówkę, jajka mascarpone, mamy cudowne, dorodne, słodkie malinki. Widzieliście, że kupiłyśmy je na bazarku. Ja prawie codziennie, a już na pewno co drugi dzień właśnie tam robię zakupy warzywno-owocowe. Wiem, że owoce, warzywa kupione tam są świeże, tak, pachnące, dorodne i od lokalnych dostawców. To jest bardzo ważne. Mamy tutaj też mąkę ziemniaczaną, pszenną, biszkopty. Mamy też cukier królewski. No bo właśnie cukier królewski rzucił nam wyzwanie. Dlatego właśnie w tym pięknym gronie się znalazł. No właśnie, kochani, cukier królewski zaproponował nam, abyśmy podjęły się challenge'u, w którym każda z nas ma za zadanie przygotować deser. Jedna z nas ma przygotować deser z przepisu, jakiś taki tradycyjny, rodzinny, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Czyli przepisowo. Tak, przepisowo, a druga z nas ma za zadanie zrobić to odlotowo, czyli tak niekonwencjonalnie, bez jakichś takich ścisłych reguł robienia tego deseru i tak dalej. Rzutką szaleństwa. Dokładnie, więc... I co najważniejsze, nie powiedziałaś, co najważniejsze, właśnie z jakimiś sezonowymi polskimi owocami. My, jak widzieliście, wybrałyśmy malinki. To już druga odsłona akcji Najlepsze jest blisko. Jest to akcja, którą właśnie promuje cukier królewski. Także bardzo się cieszymy, że możemy się takiego wyzwania podjąć, ponieważ po pierwsze troszkę między sobą porywalizujemy, a po drugie spędzimy fajnie czas. Wiecie, że lubimy gotować, wiecie, że sprawia nam to wielką przyjemność i satysfakcję. Także na pewno będziemy sobie mimo wszystko troszkę pomagały, żeby te deserki wyszły jak najlepiej i aby po prostu zjeść je ze smakiem. No i właśnie po trzecie będziemy miały super desery. Dokładnie. Chociaż mobilizowałyśmy się do ugotowania, upieczenia, przyrządzenia czegoś słodziutkiego. Tak, i oczywiście werdykt, który deser jest lepszy, wyda głowa naszej rodziny, czyli mój mąż, a tata Pauliny. Bo ciężko byłoby, abyście głosowali w komentarzach, który jest smaczniejszy, nie próbując go. Dokładnie. Także taki nietypowy odcinek dla widzów, ponieważ to nie oni będą tym razem wybierać, ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i że was również zachęcimy do spędzenia czasu z rodziną, ponieważ pamiętajcie, najlepsze jest blisko. No i kochani, na końcu tego odcinka powiemy wam o konkursie, który właśnie Cukier Królewski organizuje w związku właśnie z całą akcją. Tak. No i dzisiaj w odcinku dwa przepisy. Zacznę może ja, ponieważ ja wybrałam opcję przepisowo. Czyli opcję pierwszą. Tak, ciasto tradycyjne ucierane z malinami i gdy ciasto będzie w piekarniku, no to Paulina zajmie się swoim deserkiem. Więc może zaczniemy w końcu. No tak! A więc tak, ja kochani potrzebuję do mojego ciasta szklankę mleka, potrzebuję 3 jajka, 2 szklanki mąki pszennej, 1 szklankę mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki cukru, najlepiej cukru drobnego, ponieważ on się świetnie rozpuści, łyżeczkę proszku do pieczenia, 125 g masła oraz ekstrakt z wanilii. To są produkty potrzebne. Aha, no i maliny, te nasze przepiękne, przepyszne maliny. No i z tych produktów powstanie ciasto przepyszne, gwarantuję. 3 jajka lądują w misce. No i teraz te jajka ubijamy.
Jajka mają już konsystencję taką, jaką chciałam, żeby miały. Więc teraz do tych jajek muszę dosypać cukier. 1,5 szklanki cukru, jak mówiłam wcześniej. Pyk. I pyk. I teraz znowu to wszystko musimy zmiksować. Teraz, Paulina, zadanie dla Ciebie. Co jakiś czas mi to masło do tej masy dawać? Kochani, ciasto jest utarte na gładką masę i teraz musimy tutaj dodać mąkę. 2 szklanki mąki pszennej i 1 szklankę mąki ziemniaczanej i musimy tą mąkę przesiać. Mąka przesiana wylądowała w misce. Dodałam też łyżeczkę proszku do pieczenia i teraz dodam ekstrakt z wanilii. Aby był taki aromacik. No nie wiem, na oko leję. I kochani, jeszcze... Ty się miałaś trzymać przepisu. Ale to jest przepisowo, ponieważ albo cukiery z wanilią, albo właśnie taki ekstrakt. Ale nie wiesz ile. Ty tutaj mamy, wiesz... Nie łap za słówka i za przepis. To jest konkurs, challenge, także wiesz, muszę zwracać uwagę na takie rzeczy. Ale kochani, mleka też nie wiem ile dodam, bo to będzie zależeć od tego, jaką masę uzyskam. Także na razie wleję, nie wiem, może połowę tej szklanki, a potem będę ewentualnie dolewać w razie potrzeby. Także wy, kochani, jeżeli chcecie ciasto z tego przepisu, zróbcie tak samo. I teraz delikatnie miksujemy, żeby to nam wszystko nie buchło do góry. Myślę, że muszę dolać trochę mleka. Pęcherzyki powietrza, kochani, już są, już je widzę, więc resztę mleka możemy wypić. Pij do dna, będziesz wielka. Ja bardzo lubię mleko. No i teraz to ciasto musimy po prostu przelać do foremki. I teraz, kochani, malinki umyję szybciutko, obtoczę w mące i dam tutaj właśnie na wierzch, na górę. Jak widzicie, malinki już są umyte, wysuszone, więc teraz dosypuję mąkę. A po co? Dlaczego? No bo jak nie obsypiesz mąką, no to jest całkiem możliwe, że te owoce opadną na dół, a mąka... nie pozwoli, aby te owoce opadły. Znaczy oczywiście, część opadnie, ale wiele z nich zostanie w środku albo na górze. Okay. Po prostu to ciasto będzie takie jak zwykle, czyli trochę owoców na dole, trochę na górze. Ja dodam jeszcze trochę cukru. Zazwyczaj tak robię. Będzie po prostu to troszkę słodsze. No i daję malinki. Gdzie popadnie. Dużo owoców zawsze do tego ciasta dodaję, więc też tym razem dam dużo malinek. Pomogę Ci. Da. Da? Dajesz. Chciałam powiedzieć. Da. I to wszystko teraz wkładam do pieca na 200 stopni, 180-200 stopni na jakieś 45-50 minut. A w tym czasie, kiedy moje ciasto będzie w piecu, Ty możesz zająć się swoim deserkiem. Pochwal się, co Ty przygotujesz. Ja będę robiła, kochani, 3 warstwowe deserki. Pierwsza warstwa to będą biszkopty połączone z masełkiem i z cukrem. Później będzie taka warstwa, że tak powiem, biała, bo będzie tam serek mascarpone. No a ostatnia warstwa to będą, to będzie w zasadzie mus z malin. Kupiłam sobie takie słoiczki, ponieważ teraz bardzo często na Instagramie widać właśnie takie nowoczesne deserki w jakichś różnych dziwnych pojemnikach, w różnych dziwnych słoikach, różna wielkość i tak dalej, więc stwierdziłam, że pójdziemy za głosem mody i właśnie w taki niekonwencjonalny sposób podamy deserek. U nas w domu się tak zazwyczaj nie robi, ale że mamy spróbować czegoś nowoczesnego, no to myślę, że takie słoiczki
z testerkiem będą fajnym rozwiązaniem. No i jako pierwsze, co będę robić, to pognotę w zasadzie biszkopty. Mam tutaj młotek oraz 100 gram biszkoptów. I jak to przed chwilą powiedziałam, zaraz będę je rozdrabniać na taką kruszonkę. Mam nadzieję, że ten woreczek nie pęknie. W trakcie, gdy rozdrabniałam sobie biszkopty, roztapiało mi się na małym ogniu masło. I teraz do tego roztopionego masła dodam jedną albo dwie łyżki cukru. Daj dwie. Będzie słodsze. Mieszam to sobie. Cukier już jest roztopiony, więc dosypuję biszkopty. I co, masz już konsystencję taką, jaką chciałaś? Tak, wydaje mi się, że takie to właśnie powinno być, bo jest kruche. No i myślę, że to już sobie nałożę do słoiczków. Zobaczę, ile w ogóle słoiczków mi po prostu wyjdzie. Ile będziemy miały deserków. Podejrzewam, że 4. Ciężko nagrać, co? Okej. Najwyżej potem dołożę. 2 łyżeczki żelatyny muszę teraz rozpuścić w gorącej wodzie. Z tego co pamiętam, to trzeba to tak mega energicznie mieszać, prawda? Tak, tak. Właśnie tak. Teraz w rękę biorę cukier puder. Muszę nasypać go aż 70 gram. Boże, to jest dla mnie zawsze takie stresujące, bo się boję, że mi się sypnie za dużo. Masz też tak? To sypiesz! Ale masz też tak? Tak nie, ja się wolę, że wysypię. To bardziej mnie to stresuje. 67, 8, 9... Jest! Równo, tak, dałam radę! Jest! I co teraz robisz? Muszę to wymieszać, utrzeć, zmiksować razem z serkiem mascarpone. I najpierw muszę znaleźć jakąś miskę, w której będę mogła to zrobić. Masz miskę. Mój pomocny duchu, pomocne ręko. A i jeszcze, wiesz czego mi brakuje? Łyżki. Masz łyżkę. I co teraz robisz? No serek mascarpone przekładam do miski. I teraz serek mascarpone zmiksuję. Czyli zrobisz z niego taką puszystą masę, tak? Dokładnie. Teraz stopniowo będę sobie dodawać żelatynę. Mów mi ile. Tyle? No na razie tyle, no. I na małych obrotach, na małych. I teraz wlewam połowę śmietanki 30 do tej miski. Masz tu taką ochronkę, nie będzie chlapać. O, okej. Na jakich obrotach, mamo? Najpierw małe, potem jak największe. Okay. Ubite mascarpone z bitą śmietaną przekładam do słoiczka, aby zrobić drugą warstwę. Przyszła pora na naszą tak zwaną wisienkę na torcie, czyli malinę. Ale po prostu nie nałożę tych malin tak o sobie do tego słoiczka. Zrobię z nich mus. A mus zrobię gotując te maliny w rondelku. Z cukrem? Z cukrem, tak. Paulina czeka na sosik, a ja pochwalę się swoim ciastem, które właśnie wyjęłam z piekarnika. Jak zwykle wyrosło, jak widzicie, malinki zostały na górze. Na pewno część z nich znajdziemy w środku, w cieście, ale większość jest jednak na górze. Teraz tylko poczekam, aż wystygnie i posypię cukrem pudrem, dużą ilością cukru pudru. A teraz muszę przelać ten gęsty mus malinowy do już ochłodzonych... Pokaż ten mus. Do już ochłodzonych deserków. I na sam koniec po listku mięty powsadzam do każdego deserku. A ja bym dała jeszcze malinkę, bo dużo malinek nam zostało. Ja bym dała jeszcze malinkę. Dasz malinkę, czy jednak nie? No damy, malinkę dam. Mamy tutaj umyte. Tylko żeby ona nie wpadła tam. Nie utopiła się. No. Nie, sos jest na tyle gęsty, że chyba to będzie właśnie tak. I teraz można słoiczki zamknąć. I schować proszę do bardzo, lodówki. Schować do lodówki. A jutro
możemy właśnie w takich słoiczkach. Zobaczcie, jakie piękne warstwy wyszły. No, ale nie przechylaj. Faktycznie, no masz rację. A jutro, kochani, to moje ciasto i deser Pauliny weźmiemy na działkę i tam właśnie uraczymy się tymi pysznościami i właśnie wtedy powiemy wam o konkursie. Kochani, jesteśmy właśnie na naszej działeczce. Cały dzień tutaj spędziliśmy, no i teraz wreszcie przyszła pora na to, aby spróbować nasze deserki, aby ocenić, która z nas poradziła sobie lepiej. No i czekamy, aż nasze popisowe dania wniesie moja mama. Czekamy na mamę, gdzie ta mama? No. Obiecała dzisiaj słodkości. Nie możemy się doczekać. Patrz, jak pasujemy do siebie outfitem w ogóle, kolorystycznie. Idzie, patrz. Uważaj, nie przewróć się, bo byłoby szkoda. Oj, mam takie dania, że byłoby, kochani, szkoda. Bardzo szkoda. No dobra, kochani. Kochanie, serwujemy ci obie. A tu ja mam być testerem? Tak. Mamy tutaj dwa deserki w wersji odlotowej i w wersji przepisowej. Ten wersji odlotowej przygotowała wczoraj Paulina. Ciasto upiekłam wczoraj ja i to jest wersja przepisowa, czyli takie ciasto, jakie jadłeś już nieraz, tylko za każdym razem to ciasto przygotowuję z innymi owocami. Paulinko, musisz się przesunąć, bo nie przejdę. Chcę to tutaj jakoś ładnie postawić. Proszę bardzo, tu mamy ciasto z malinkami. Piechota. A tu mamy deserki, które przygotowała Paulinka. I tutaj też mamy... Powiedz zresztą sama, dziecko, co my tutaj mamy? A no już przecież cały filmik był o tym. Mamy tutaj... Ale tata nie wie. Mamy tutaj biszkopty zgniecione z masełkiem. Mamy tutaj serek mascarpone i bitą śmietanę oraz mus z malin. Ja mam powiedzieć, kto wygrał? Tak, ty masz powiedzieć, który deser jest lepszy, bo to był challenge i ty jesteś jury. Jednoosobowe. A mam być obiektywny. Obiektywny. Tak, tak, musisz być obiektywny, tak. Dobra. Dobra, zaczynam od ciasta. Czyli przepisowo. I kochani, zauważcie, pokaż, Paulinko, zbliżenie, bo mówiłam o tych malinkach, które obtoczyłam w mące, że one później tak się pięknie rozłożą po całym cieście. No i teraz to możecie właśnie zobaczyć. I co? Dobre? Wilgotne, puszyste. Czuć malinki? Tak. Słodkie? Słodkie, kwaśne. Lokalne? Jakie kwaśne? Kwaskowate. Kwaskowate malinki, tak, no, mają tak sobie... taką nutkę kwasowości. Połączenie tak kwasowości ze słodkim. Pyszne? Pyszne. Pyszne. W skali od 1 do 10? Werdykt będzie później. Dobra. Teraz deserek. Ale wiecie co, ja się też już nie umiem oprzeć. Bardzo ładnie wygląda. Listek mięty. Malinka. Malinki, ale dobre. Malinki przepyszne. Miętę jadłaś? Jesz miętę? Dobre. To białe, to co to jest? Mascarpone i bita śmietana. Pyszne. Bardzo słodkie. Musiałbyś dojść do tego, co na dole. To ja może przy okazji już zjem sobie ciacho. Jak dobrze, że Cukier Królewski zaprosił nas do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, ponieważ mogłyśmy wczoraj z Pauliną przygotować te przepyszne desery. No i dzisiaj miałyśmy okazję do zjedzenia ich, a są naprawdę przepyszne, więc bardzo się z tego cieszymy, prawda? Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że Cukier Królewski jest robiony z buraków, które są dostarczane od lokalnych rolników. To już ten moment, przyszła ta chwila, abyś mógł ocenić nasze desery. Która z nas poradziła sobie lepiej? A więc ogłaszam remis. Desery są przepyszne, ciasto jest idealne, wszędzie czuć malinki. Także mamy remis, no dobra! No nie ma co tutaj dużo gadać, po prostu trzeba te desery zrobić i je spróbować. Naprawdę są przepyszne.
musimy się przyznać, że takiego werdyktu się właśnie spodziewałyśmy. Tak, wiedziałyśmy, że nasze desery są pyszne. I wiedziałyśmy, że tata nie chce się żadnej z nas narazić. Więc nie mógł powiedzieć nic innego. Ale naprawdę, deserki są przepyszne, także możecie... Obiektywnie powiedziałem, mówię, desery są przepyszne. To nie chodzi o narażanie. Kochani, przepisy macie w tym filmie, więc możecie spróbować i zobaczyć, czy wam też wyjdą takie dobre. No i teraz nadeszła w końcu pora na to, abyśmy powiedziały wam coś o konkursie. Otóż Cukier Królewski zorganizował konkurs, który polega na tym, abyście przygotowali deser przepisowo albo odlotowo, tak jak my. Mhm, czyli w wersji tradycyjnej albo z odrobiną szaleństwa. Musicie do przygotowania tego deseru użyć jakieś lokalne, sezonowe owoce. Musicie potem zrobić jakieś przepiękne, kreatywne zdjęcie z tym deserem, ale na tym zdjęciu, kochani, musi się znaleźć któryś z produktów cukru królewskiego, czyli cukier królewski drobny, albo cukier królewski trzcinowy, cukier puder, no jakiś rodzaj cukru, którego użyjecie właśnie do przygotowania tego deseru. Musicie to zdjęcie opublikować na swoim Instagramie i zaopatrzyć hashtagiem hashtag najlepsze jest blisko oraz dodać hashtag przepisowo albo odlotowo w zależności od tego, jaki przepis wybierzecie. Dokładnie. Jeżeli nie macie Instagrama, a chcecie wziąć udział w konkursie, to Cukier Królewski daje wam taką możliwość. Musicie wgrać zdjęcie na stronie przepisowo-odlotowo.pl. No i teraz już tylko czekacie na atrakcyjne nagrody. Zapraszamy was do wzięcia udziału, ponieważ możecie miło spędzić czas. Dokładnie. Przygotujecie coś, co możecie potem zjeść, no i spędzić miło czas na jedzeniu tego. Dokładnie, a dla nas właśnie to jest nagrodą. Ten wspólnie spędzony czas i najedzone brzuszki. Ponieważ najlepsze jest blisko. I najważniejsze jest to, żeby spędzić czas w gronie osób najbliższych. Dokładnie. Do czego was, kochani, zachęcamy. A i teraz to wszystko w tym odcinku. Tak, a teraz już gasimy tą kamerę, bo musimy dokończyć te deserki, których właściwie jeszcze nie skończyliśmy, a ciasta jest jeszcze bardzo dużo. To życzymy wam udanego dnia, kochani. Pa, pa, kochani. Bye.